Czas Mateusza Dziemby. Nic trener nie mówił. Nie wspominał. To jest drugi strzelec zespołu, co ciekawe. A na razie bez niego drużyna startu. Neil sam. No, mocno powiedziałbym kontrowersyjna decyzja, bo Neil, mam wrażenie, wpadł po prostu na Szymańskiego. No i warto podkreślić tę umiejętność. Jest też Szymon Schmidt w drużynie Spójni. Kolejna taka odpalona trójka, nieskuteczna. I Neil. Neil, szalona akcja, ale piłka wpada. Jest sporo szaleństwa. Widzimy, że tutaj dobrze Gray do Zachowi. Ten do Nila. No, proszę bardzo. Do Cartera. Ten za trzy. Nie do... I biegniemy w drugą stronę. Nil. Nil ograł tu z łatwością teraz Lamba. Jeszcze Lamb fatalnie. Mam wrażenie, że były już pozycje, a czekali, nie wiem, na coś jeszcze lepszego. Były, oczywiście. Teraz oj, Neil. Jaka decyzja przez Nila. Ręce Lamba. Kolejna trójka, 39-31. Odjeżdża z Spójnia. To się opłaciło. Tak, zapraszał go do tej akcji na prawą rękę. Teraz Nil. Sam. Nil, świetne teraz manewr ogrywa tej... Zalbek. Nie ma znaczenia. Na to Szarpie naciska na Nila. No może jeszcze. No ale na... Ponaciskał i no odpuścił. Akcja Szarpie. Nil w odpowiedzi, ale nie zdecydował się na rzut. Teraz szukają dwójkowej akcji. Teraz Nil za trzy trafia. Nie wiem, czy tam jeszcze chyba jakiegoś faulu technicznego. Chciał pokazać swoją wyższość, ale Zokore świetnie również się postawił w obronie. Nil do końca, ale faul. Nie trafa spod obręczy z faulem, ale znowu rozstępuje się cała obrona. No zobaczmy powtórkę. Jest przekonany, że nie faulował Taylor. Ale jeszcze nigdy nie widziałem Taylora, żeby się przyznał do faulu, wiesz? Zrobić wszystko, aby jej nie stracić. Dobrze pomaga tutaj Dziemba również przy wejściach Nila. Nil, ale do końca zagrał. Znowu troszkę zabrakło pomocy w obronie. No i ma tutaj gdzieś... Znowu ta sama akcja, co ostatnio, ale teraz uratował jeszcze tą piłkę Nil. No, Dekozej zapamiętał tę akcję, był przygotowany na przechwyt. Ale czy był przygotowany na rzut Nila? Piłka wpada! Czwartym graczem. Jeszcze raz Nil za trzy z faulem Dekozeja. Wow! Teatr jednego aktora nam się tutaj robi w Lublinie. Przejął mecz 26-latek. Amerykanin poczuł się znakomicie i wykorzystuje sytuację, że zawodnik w obronie. Spójrz. Dzisiaj on jest najlepszym, był do tej pory najlepszym strzelcem za trzy drużyny, ale dzisiaj brakuje takiego rzutów. Jeszcze raz Nil minął Taylora bardzo łatwo i wymusił rzuty wolne. No, Taylor pokazuje, tak, tam był faul, ale cztery faule już Lublin ma na swoim koncie. Tak, dokładnie. Zamroził teraz Taylora, ładnie przytrzymał też tutaj za sobą na plecach kartę Domena. Szynkiewicz. Zamiana krycia w obronie. Zohore. Nil, teraz on podpowiedzi za trzy. Trafia Nil! Cóż za mecz Erika Nila. 34, Szynkiewicz zabiera piłkę. Gray do końca. Nie ma punktów, ale powinni trochę się opanować, bo prowadzą karny. Nie, on się nie opanuje, on nie zwolni. On będzie zdobywał punkty. 36 punktów. Marek Łukomski do Piotra Niedźwieckiego. No, ale to się opłaciło. Zohore również rozegrał bardzo dobrą Nil, drugą połowę. Znowu odeszli od niego. A Nil trafia jeszcze jedną trójkę. 39 punktów. To jest rekord sezonu.